Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, nowych i moich dawnych subskrybentów. Co przyniesie nam ta pełnia w Baranie? Jakie zmiany przyniesie nam dzisiejsza pełnia? Takie jest pytanie moje do kart Tarota. Kochani, zobaczmy, dzisiaj jest o 22:54 pełnia Księżyca w Baranie. I zobaczmy, kochani, co wydarzy się po tej pełni, dobrze? Jakie zmiany na lepsze lub, no nie daj Boże, jakieś inne sprawy, problemy się nam pokażą. Dobrze, więc ja Was oczywiście zapraszam, moi kochani widzowie, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Bardzo chcę, byście zasubskrybowali mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by dostawać codzienne moje filmiki, premierki. I kochani, proszę Was również o lajki, proszę Was również o komentarze. Każdy komentarz Was codziennie czytam. Także żadnego komentarza, kochani, nie omijam, tylko wszystkie czytam. Więc proszę Was, komentujcie, piszcie, wysyłajcie smajliki i oczywiście, kochani, lajkujcie. Ja zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robię na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia. Możecie zamówić sobie u mnie wróżbę poprzez e-mail. Mój e-mail jest oczywiście na moim kanale widoczny. Także napiszcie, zapraszam serdecznie. Dobrze, zaczynamy. Mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to aniołek niebieski. Druga grupa to kamień z napisem love, czyli miłość. Talie tarota są identyczne. Dwie identyczne talie i dwie grupy. Wybierzcie sobie, kochani, grupę i zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Grupa pierwsza. Jakie zmiany przyniesie nam ta pełnia? Czyli aniołek. Tutaj już w temacie, w przełożeniu kart mamy 9 pentakli. Czyli mówi o stabilności, o pieniądzach, o zawodzie, o pracy jakiejś może nowej, czy lepszej, czy awansie, ale pod warunkiem, że będziecie mieli ogromną dyscyplinę i będziecie aktywnie sami dążyli konsekwentnie do sukcesu. Będziecie odpowiedzialni, sumienni i pracowici i wtedy poprzez tą samodyscyplinę i oczywiście sumienność, pracowitość, możecie osiągnąć te 9 pentakli, czyli no praktycznie sukces, tak? Czyli to już pierwsza zmiana. Następnie widzimy tutaj koło fortuny, czyli otwórzcie się na nowe, otwórzcie się na nową fazę w Waszym życiu, na dobro, myślcie pozytywnie. Nowa miłość, nowy romans, nowa jakaś tutaj, nie wiem, romantyczność, relacja miłosna, seksualność, ale również potrzebujecie dużo siły, by to nowe tutaj się pięknie wydarzyło, przyszło, by po prostu zawalczyć też, tak, Waszą siłą odważnie o to nowe. Ale tutaj widzę romantyczność i seksualność i nowy, przede wszystkim nowy początek jakiejś nowej fazy. No i jakiś tutaj ten smutek, w którym jesteście teraz, tak? Jakieś rozczarowanie, smutek, z tego musicie wyjść, ponieważ tutaj potrzebna jest ta transformacja. Jeśli jesteście teraz pasywne i smutne, to musicie przejść tą transformację, by się otworzyć na nowe, na szczęśliwe, na lepsze jutro, pozytywne myślenie, tak? Także wstańcie tutaj, oczepcie się i uwierzcie w to, że pomimo tego, że trzy
te kielichy się rozlały, że jeszcze dwa są pełne i że jeszcze można coś wspaniałego przeżyć, zrobić, poznać jakąś osobę, zakochać się i zmienić coś w Waszym życiu. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to ten oto kamień. Dobrze, tutaj mamy już, kochani, w przełożeniu kart Wasz ból głowy, rozmyślanie, nieumiejętność podjęcia decyzji, być może jakieś kłótnie, sprzeczki na silne ego, tak, z partnerem, czy z współpracownikami, czy w rodzinie, z małżonkiem, czy po prostu z jakimiś ważnymi dla Was osobami. Tutaj mamy walki na ego silne. Pięć mieczy to też udowadnianie komuś i sobie racji. Taka troszeczkę atmosfera, że Wam głowa zaraz pęknie, wyeksploduje od myśli, nie wiecie co zrobić, nie wiecie jaką podjąć decyzję, nie wiecie co dalej, tak? No widzicie tutaj jak się trzyma za głowę i myśli po prostu i nie wie co dalej. W takiej atmosferze jesteście teraz, jest to taki problem. I teraz co zmieni ta pełnia? Jakie zmiany, tak, w tej sytuacji przyniesie pełnia? Wow, piękne karty, kochani. Więc tak, 10 pentakli, czyli szczęście, miłość, sukces, dobrobyt, miłość, rodzina. 10 monet to piękna karta, kochani. To stabilizacja, dojście do końca projektów, sukces, dobrobyt, to szczęśliwe małżeństwo, jak widzicie tutaj dzieci, rodzina, tak? Stabilny związek, czyli tutaj ta pełnia przyniesie jakieś zmiany, no powolutku. Tutaj mamy 7 pentakli, czyli do 7 miesięcy mogą przyjść jakieś zmiany, czyli powoli będą się tutaj toczyć. Oczywiście karty 10 pentakli, 7 pentakli to są karty monet powolne, powolne tempo działania, powolne tempo przejścia rezultatów, ale rezultaty będą stabilne, długotrwałe i pewne. Tutaj 7 buław mówi oczywiście też o tym, byście nie walczyli o nic po trupach i za wszelką cenę, byście wygodnie sobie usiedli, przyjęli jakąś stabilną pozycję i po prostu uspokoili się, uspokoili swoje lęki i obawy. I tutaj te 7 buław mówi o tym, żeby wyznaczać też innym granice, by nie walczyć z innymi i po prostu nie walczyć o coś, jeśli nie musicie, tylko zostać tutaj spokojnie, tak? No i uwieńczeniem tego, kochani, jest As Kielichów. As Kielichów to oczywiście poczucie nowej miłości, nowych emocji, nowej, nie wiem, czy zakochacie się, czy poznacie kogoś, czy będzie tutaj poprawa w jakimś związku, w jakiejś relacji, jakieś nowe energie miłosne, romantyczne, tak? Które się tutaj powoli, być może krok po kroku rozwiną, ale będą tutaj bardzo stabilne. Być może one nawet będą prowadzić Was do małżeństwa, do związku oficjalnego, do rodziny, do założenia rodziny, do zaręczyn, do ślubu, do szczęśliwej po prostu relacji. Ale cierpliwości, opanowania i nie walczcie za wszelką cenę, jeśli nie musicie, tylko odczekajcie. Czekajcie na rezultaty. Ta karta mówi, co zasiejecie, to przyjdą te rezultaty, przyjdą te plony, tak? Ale no, trzeba cierpliwości, ponieważ tak jak kiełkuje każde drzewo, każda roślina, to rozwija się powoli i długo, tak? Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym Państwu. Życzę Wam oczywiście, by te zmiany były dla Was tylko i wyłącznie pozytywne i szczęśliwe, konstruktywne i radosne. I do usłyszenia już wkrótce.